Za tą białą stolarnią terenową, którą ostatnio konstruowałem i jeszcze zamierzam powiększać, powstało bardzo fajne miejsce. To jest na ogrodzonym terenie, w sumie taki kwadrat mniej więcej 5000 metrów kwadratowych, czyli pół hektara. Na końcu całego mojego terenu, 300 metrów od drogi przez wieś. Jest tu unikalnie, spokojnie, bardzo unikalnie duża wolność bycia sobą, robienia czego się chce, co się chce. Tak sobie myślę, że może ktoś chciałaby się tutaj zainstalować. Mój dom jest z tej strony. To miejsce to jest jakieś 40-50 metrów może od domu, także jest tak można sobie funkcjonować w ogóle się nie zakłócając, a jednocześnie będąc w zasięgu blisko siebie. Z tej strony jest wejście, droga ze wsi 300 metrów od was, od asfaltu, tutaj wiedzie. No i właśnie, i za tą stolarnią tam ostatnio poczułem, że chcę zrobić taką przestrzeń na coś. Pocinałem krzaki, trochę drzew. I świetna słoneczna polana taka powstała. O. O. Bardzo łatwo w jeden dzień można tutaj z domu poprowadzić rurkę z wodą, prąd z elektrowni. A oczywiście po swojemu również wykopać sobie tutaj studnię, jakby ktoś chciał, a panele słoneczne na dach założyć, albo żyć w ogóle bez prądu i korzystać z tych udogodnień u mnie tam w chacie, jak coś potrzeba. A tu jest takie wyjątkowo miłe, przyjemne miejsce, na którym ktoś bez obsesji Anastazji jednego hektara posiadania chciałaby sobie niezobowiązująco, krótko czy bardziej długoterminowo pobyć, popróbować, jak to by było żyć, mieszkać poza miastem. No to rzucam hasło, rzucam hasło. Miejsce jest położone 30 km od Warszawy, drogą na Wrocław od strony Okęcia. Samochodem stamtąd się jedzie, no już pewnie w dzisiejszych warunkach 20 minut z Warszawy. Kursują tutaj z Warszawy do Warszawy całodobowo co godzina wygodne busiki jednej prywatnej firmy. Podróż trwa 45 minut do pętli tramwajowo-autobusowej na Okęciu. Tej parkuj plus jedź, tam tak to się ten przystanek nazywa. Bilet 10 zł bodajże w jedną stronę kosztuje. No i tak, taki pomysł, rzucam hasło. Ja na razie nie mam konkretnego pomysłu na robienie czegoś tutaj, a miłe sąsiedztwo obustronnie korzystne, chociażby w jakimś minimalnym zakresie co jakiś czas. Nawet towarzystwo kogoś do posiłku czasami obustronnie coś przynieść, podać, podtrzymać, a to już bardzo dużo. No i słońce. Słońce, spokój, przyroda i bezpieczeństwo. Co ważne, zapraszam tutaj ewentualnie osoby bez psów. Bez psów,
Koty okej, jeśli ktoś byłaby skłonna swojego kota tutaj trzymać u siebie i kota by nie uciekały, no to jak najbardziej. Dzieci też, mam przyjazne nastawienie do dzieci, jeśli tylko dzieci przyjazne ludziom takim prowioskowym. Bezkonfliktowe, nieroszczeniowe, prowolnościowe, proprzyrodnicze.